Wydaje mi się, że utrzymanie takiej w miarę wysokiej frekwencji, która będzie zbliżona do tej frekwencji z wyborów parlamentarnych, nie wiem czy ty, no bo to zależy, czy frekwencja generalnie w Polsce utrzyma się na tym poziomie, czy to był jednorazowy taki wyskok, no ale tendencja do tej pory była cały czas wzrostowa, więc wydaje mi się, że nadzieja na to, że będziemy mieli frekwencję taką zdecydowanie przekraczającą 50% jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest uzasadniona. Sezon wyborczy trwa. Dopiero co minęły wybory parlamentarne do Parlamentu Rzeczpospolitej. Przed nami wybory w niedługim czasie, bo w przeciągu niecałego roku, do samorządów i do Parlamentu Europejskiego. Z tej strony Agata Kępa, dzisiaj na kanale lub bezpośrednio goszczę. Tomasza Sanowca. I będziemy rozmawiać o ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Dowiemy się, jak kandydować, jak zostać posłem czy posłanką tego parlamentu i kiedy te wybory będą miały miejsce, bo już znamy datę. Cześć Tomku. Cześć, Agato. To tak może na początek w ogóle powiesz, czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski to jest instytucja parlamentarna legislacyjna, która obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. Oczywiście znacząco różni się on od parlamentów krajowych z tego względu, że Unia Europejska nie jest państwem, w związku z czym kompetencje Parlamentu Europejskiego nie mogą odpowiadać kompetencjom parlamentów krajowych, gdyż siłą rzeczy doszłoby do konfliktu tych kompetencji. I taką jedną z najważniejszych cech, którą się podaje jako ciekawostkę, która dotyczy Parlamentu Europejskiego, która go tak wyróżnia od innych parlamentów, jest fakt, że Parlament Europejski nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Znaczy, to nie Parlament Europejski, on uczestniczy w procesie legislacyjnym i jest bardzo ważny i ma reprezentować w tym procesie obywateli. Poza tym uczestniczą oczywiście przedstawiciele państw w tym procesie, współtworzących Unię Europejską, a Parlament Europejski ma być tym ciałem, które reprezentuje mieszkańców wspólnoty. Ilu w takim razie posłów, ile posłanek zasiada w Parlamencie Europejskim i od czego zależy ta liczba? Czy każdy kraj ma równy podział, czy nie? To znaczy, generalnie jest 751 europarlamentarzystów, aczkolwiek ta liczba delikatnie może się zmieniać i chyba się zmieniła delikatnie, bo kiedy Wielka Brytania występowała z Parlamentu Europejskiego, to nie wszystkie miejsca zostały porozdzielone na inne państwa. Jakby tutaj jakby to też jest kwestia tego, że jak są rozszerzenia, to czasami się dyskutuje o tym, żeby tą liczbę zmienić na przyszłość niejako. Jakby ilość miejsc w parlamencie dla poszczególnych państw zależy generalnie od liczby ludności tych państw. Aczkolwiek trzeba tutaj też zastrzec, że nie jest to idealna proporcjonalność, no bo proporcjonalnie te najmniejsze państwa mają delikatnie więcej. Zasadniczo najwięcej mają Niemcy, oni mają 99 mandatów. Natomiast Polsce po Brexicie przypadają 52 mandaty, wcześniej to było 51. Na początku w ogóle było to 54, jak przystępowaliśmy. Natomiast jako, że ta liczba od naszego przystąpienia nie była zwiększana, a w międzyczasie były inne akcesje, no to ta liczba oczywiście musiała zostać pomniejszona w taki sposób, żeby też te nowe państwa, które dołączały, miały swoich przedstawicieli. Tak, no bo chociażby Chorwacji, kiedy my dołączaliśmy do Unii Europejskiej, jeszcze w Unii nie było, teraz Chorwacja już jest, więc cały czas rozumiem, że to jest płynne. No i jednocześnie w takim razie tu w zależności jak będziemy równość postrzegać, to te mandaty będą równo w kontekście proporcjonalnym mniej więcej przyznane, ale nie równo na zasadzie, że każdemu państwu przypada taka sama liczba mandatów. Tak, no jak mówię, to nie jest doskonała proporcjonalność i proces polityczny też ma na to wpływ. Natomiast co do zasady ma być to ogólnie ujęte w kierunku takiej proporcjonalności, że im większe państwo, tym więcej mandatów. A jak wygląda sama ordynacja wyborcza? Może zacznijmy od tego, kto w ogóle może kandydować do Parlamentu Europejskiego i kto może głosować, jak właśnie wyglądają prawa bierne i czynne. Tu jest bardzo ważne, bo kandydować oczywiście może każdy pełnoletni obywatel, który ukończył 18 rok życia i na stałe zamieszkuje w miejscu, z którego chce kandydować.
Ale co ważne i warte podkreślenia, jakby prawa wyborcze w tym przypadku, jeżeli mówimy oczywiście o Polsce, przysługują nie tylko Polakom, ale także mieszkańcom Unii Europejskiej, jeżeli na stałe zamieszkują w Polsce i oczywiście analogicznie w innych państwach. Tutaj mamy taką szczególną sytuację, bo w przypadku innych wyborów zasady naszych wyborów reguluje polskie prawo. I w przypadku Parlamentu Europejskiego zasadniczo też tak jest, ale jednak z pewnymi zastrzeżeniami, ponieważ istnieją pewne regulacje europejskie, których musimy przestrzegać. No oczywiście liczba miejsc do podziału jest jedną z takich regulacji, których nie ustalamy sobie samodzielnie. Natomiast oprócz tego sam wiek możliwości kandydowania jest również na poziomie europejskim gwarantowany. Oprócz tego traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. On przesądza, że wybory do Parlamentu Europejskiego mają być bezpośrednie i powszechne, więc na najwyższym traktatowym poziomie jest to ujęte. A oprócz tego obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która określa określa zasady, dyrektywa unijna, która określa zasady, na jakich mają być wybierani przedstawiciele. I w tych zasadach znajduje się m.in. taka regulacja, że wybory do Parlamentu Europejskiego muszą być proporcjonalne. W przypadku Polski to nie jest aż tak drastyczna zmiana, no bo mamy też konstytucyjnie wybory do Sejmu proporcjonalne. Oczywiście Senat mamy większościową, no ale u nas Senat nie jest tą najważniejszą instytucjonalnie izbą. Ale są państwa w Unii Europejskiej, takie jak choćby Francja, czy kiedyś Wielka Brytania, dzisiaj już nie, które normalnie stosują system większościowy i mają jednomandatowe okręgi wyborcze. Natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego zgodnie z tą regulacją muszą stosować ordynację proporcjonalną. Oprócz tego dyrektywa unijna przewiduje, że maksymalny próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego może wynosić 5%. I oczywiście u nas generalnie próg jest 5%. Ale co warto zauważyć, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wszystkich próg wynosi 5%, także dla koalicyjnych komitetów wyborczych, które przecież u nas w wyborach do Sejmu normalnie mają ten próg podniesiony do 8%, natomiast tutaj nie mogą mieć tego progu podniesionego do 8%, ponieważ dyrektywa unijna konkretyzuje, że maksymalny próg to jest 5%. I też tak jak mówiłem, że jedną z rzeczy, która wyróżnia Parlament Europejski, to jest to, że nie posiada on własnej inicjatywy ustawodawczej. Natomiast właśnie ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest takim wyjątkiem, bo zgodnie z traktatami może zostać w procesie legislacyjnym na poziomie unijnym ustalona jedna ordynacja wyborcza dla wyborów do Parlamentu Europejskiego. W tej chwili mamy tylko ogólne wytyczne z dyrektywy, które nie są jedną ordynacją, bo to dalej państwa członkowskie opracowują swoją ordynację zgodnie z tymi wytycznymi, ale traktat daje taką możliwość i w tym wypadku Parlament Europejski posiada inicjatywę. On może wyjść z inicjatywą zaproponowania zmiany ordynacji wyborczej, w związku z czym to jest też taki wyjątek, o którym warto wspomnieć. Jak w takim razie wygląda sam proces kandydowania do Parlamentu Europejskiego? No skoro mamy te progi, to myślę, że musimy znowu tworzyć jakieś ugrupowania. Jak to wygląda też na przykładzie Polski, jeśli chodzi o okręgi? To znaczy, no tutaj jest trochę podobnie jak w wyborach do Sejmu. To znaczy, żeby wystartować, musimy wystartować albo z komitetu partyjnego, albo z komitetu stworzonego przez koalicję partii, albo oczywiście polskie prawo także i w tym przypadku przewiduje możliwość powołania komitetu wyborczego wyborców, czyli wyborcy niezrzeszeni w żadnej partii, ale po prostu zrzeszający się w jakiejś działalności. Mogą powołać swój własny komitet wyborczy, który będzie startował w tych wyborach. I jeżeli chodzi o możliwość kandydowania, no to oczywiście trzeba mieć prawo wyborcze. Tak jak wspominałem, tutaj wystarczy mieć 18 lat, żeby kandydować. Natomiast tak samo, żeby głosować. Natomiast jeżeli chodzi o okręgi wyborcze, to tutaj mamy bardzo specyficzną sytuację, bo w Polsce mamy 13 okręgów wyborczych,
Z każdego kandyduje po 10 osób. To znaczy, że to jest maksymalna liczba, którą można wystawić. Więc mamy te 13 okręgów. Natomiast podział mandatów dokonuje się w bardzo specyficzny sposób. No bo oczywiście tutaj jakby jak partie, komitety wszystkie zbiorą kandydatów, wystawią. My, mieszkając w danym okręgu, głosujemy po prostu na nazwisko, na kogoś konkretnie z listy. Natomiast tak jak opowiadaliśmy o tym przy wyborach do Sejmu, wówczas podział mandatów odbywa się tak, że kto przekroczył próg wyborczy, ten na poziomie okręgów bierze udział w podziale mandatów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego jest inaczej. To znaczy, próg wyborczy w tym wypadku dla wszystkich 5% trzeba przekroczyć i wtedy uczestniczy się w podziale mandatów. Natomiast podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze dokonuje się nie na poziomie okręgów, ale na poziomie całego kraju. Czyli metodą D'Hondta komitety, które przekroczyły 5%, dzielimy ile każdy z nich uzyskał mandatów. No i dalej trzeba oczywiście to jakoś podzielić. No i mamy, że dane ugrupowanie zdobyło tam 20 mandatów, kolejne 15 i tak dalej. I wówczas te mandaty, które zostały uzyskane przez poszczególne ugrupowania, są dzielone między listy w poszczególnych okręgach. W tym wypadku używa się metody Heraniemajera, która jest nazywana też metodą największych reszt i ona jest dużo bardziej jakby proporcjonalna względem metody D'Hondta, to znaczy bardziej oddaje te podziały, aczkolwiek do tego jeszcze dojdę i tak w przypadku tego podziału jest to dość specyficzne. Wtedy tą metodą dzielimy mandaty pomiędzy poszczególne listy. Czyli na przykład, jeżeli w okręgu, na który składa się na przykład Małopolska i Województwo Świętokrzyskie i Warszawa odpowiednia ilość głosów, to rozdzielamy to odpowiednią ilością głosów, jakie padły na dane komitety w danych okręgach. Czyli też warto zauważyć, że tutaj frekwencja pewne znaczenie ma, aczkolwiek nie w takiej formie, jak przedstawialiśmy to w propozycjach, jak można było zmienić ordynację do Sejmu. I następnie, kiedy rozdzielimy te mandaty pomiędzy poszczególne okręgi w ramach tych list partyjnych, wówczas, tu już jest podobnie, osoba po prostu z najwyższym wynikiem z danej listy, tyle osób z najwyższym wynikiem, ile zdobyło mandat, ile mandatów zdobyła lista, tyle osób wchodzi. Jak już wspominałem, z tym podziałem wyników między partie, wyników partii pomiędzy poszczególne okręgi jest pewien drobny systemowy problem. Ponieważ o ile w przypadku tych największych formacji, zwykle są to dwie, liczba mandatów przekracza liczbę okręgów. Więc generalnie z dużymi zastrzeżeniami, ale ten podział odbywa się jakoś proporcjonalnie. No bo tu wchodzimy w kwestię tego, że przy mniejszych liczbach ta proporcjonalność jest zaburzona. To zazwyczaj mamy jakieś komitety, no różnie to w poszczególnych wyborach było, ale czasami jest ich nawet kilka, które zdobyły kilka mandatów. Czyli mówimy o liczbie 4-5 mandatów zazwyczaj, lub przynajmniej w tych okolicach. No i w takiej sytuacji, no, jeżeli dzielimy proporcjonalnie między 13 okręgów, no to siłą rzeczy de facto to będzie po prostu 4-5 okręgów z najwyższym wynikiem. Bo rzadko będzie w jakimś okręgu aż taki wynik, żeby miał na tyle głosów, żeby zdobył dwa mandaty względem tego okręgu, który ma czwarty, piąty wynik. I o ile przy samym podziale pomiędzy poszczególne ugrupowania nie rodzi to żadnych konsekwencji, no to rodzi to konsekwencje w postaci tego, że czysto matematycznie jest w ogóle możliwe, że jakiś okręg w ogóle nie zdobędzie reprezentacji. A generalnie, regularnie prowadzi to do sytuacji, w której reprezentacja niektórych okręgów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest zaburzona. I po prostu te największe okręgi wyborcze są preferowane i dostają tutaj więcej mandatów. Trochę odwrotnie niż mamy tendencję obecnie w wyborach sejmowych. Przy czym tutaj ta dysproporcja, jeżeli chodzi o reprezentację regionalną,
działa jeszcze bardziej. No i też im więcej komitetów przekracza próg, tym ta dysproporcja powinna się zwiększać. Wiadomo, tam w zależności od wyników może to czasami być zakłócone, ale generalnie taka tendencja jest. No i jeżeli uważamy, że jednak reprezentacja regionalna też ma pewne znaczenie i chcemy to rozdzielać, no to warto byłoby przemyśleć, czy ta ordynacja, aby na pewno w takiej kolejności powinna dokonywać tych podziałów. No bo oczywiście tutaj tą wartością jest ten podział ogólnokrajowy, który powoduje, że proporcjonalność tych wyników, mimo zastosowania metody Donta, która jest tak osądzona od czci wiary, że jest taka niesprawiedliwa, powoduje, że ta proporcjonalność jest na bardzo wysokim poziomie. No bo przy 50 mandatach i dla komitetów, które przekroczyły 5%, te odchylenia już są bardzo małe. Natomiast no, dla samych regionów jest to jednak problematyczne. To znaczy, wydaje mi się, że my akurat mieszkamy w regionie, który jest pod tym względem uprzywilejowany. Tak, czyli w Krakowie. Czyli w Krakowie. Natomiast no jednak podejrzewam, że mieszkając w niektórych okręgach, które mają dużo mniejsze szanse na mandat i często jest tak, że mimo podobnej reprezentacji ludnościowej, która o tam kilkanaście procent ustępuje innym okręgom, mają jednego albo dwóch europarlamentarzystów, kiedy Kraków to jest 4-5, no wydaje mi się, że czułbym się trochę pokrzywdzony. W związku z tym tutaj też uważam, że moglibyśmy wprowadzić jakieś zmiany. No i tak jak wspomniałem, poza tymi ogólnymi wytycznymi Parlamentu Europejskiego, poszczególne państwa same regulują sobie ten podział. Są państwa, które też dzielą ogólnokrajowo i później między poszczególne listy. Oczywiście metoda tego podziału może być różna. Są kraje, które normalnie mają podział na okręgi, no ale to jest dużo państw i każdego po kolei teraz nie omówimy. Może bliżej wyborów poświęcimy temu trochę czasu. To właśnie zobaczymy, jak będzie to bliżej wszystko wyborów wyglądało. A skoro już o tych samych wyborach mowa, no to Tomku, powiedziałeś, że znamy datę. Jaka jest w takim razie data, kiedy te wybory do Europarlamentu się odbędą? Wybory do Europarlamentu odbędą się od 6 do 9 czerwca. Ta rozległość w czasie i rozłożenie tego, że to nie jest jeden dzień, tylko kilka dni, wynika nie z tego, że we wszystkie z tych dni będziemy mogli zagłosować, bo w Polsce będzie to po prostu niedziela 9 czerwca. Natomiast takie rozrzucenie dat wynika po prostu z tego, że nie w każdym państwie Unii Europejskiej istnieje taka tradycja, zwyczaj, norma, że wybory odbywają się w niedzielę. Są kraje, które, oczywiście tych państw, które głosują w niedzielę jest najwięcej, ale są też państwa, które głosują w sobotę albo w sobotę i niedzielę. No i są też państwa, które mogą zagłosować nie w weekend, ale we wcześniejsze dni. Stąd po prostu, gdy tworzono te regulacje, przewidziano dla innych państw możliwość zagłosowania w inny dzień niż ten właśnie jeden. No bo jeżeli jakieś państwo ma taki zwyczaj, że głosują zawsze w sobotę, czy taki, że zawsze w czwartek, to gdyby była narzucona jedna data, no to te jedne wybory akurat musiałyby się odbyć w niedzielę. A ustalając te zasady, Unia Europejska przyjęła założenie, że nie chce jednak w te zwyczaje dnia, w którym odbywają się głosowania w danym państwie, nadmiernie ingerować i po prostu dała taką możliwość, żeby każdy w tym krótkim okresie po prostu mógł wybrać sobie tę datę, no i dała te kilka dni na daną możliwość. Co ciekawe, w Polsce co do zasady, bo no, może się tak kiedyś zdarzyć, że będzie prawnie możliwość inna, ale dalej mamy wyznaczyć na dzień wolny od pracy. Czyli akurat w terminach czerwcowych jest to zazwyczaj po prostu niedziela. Ale jak gdyby wypadło jakieś święto, gdy była jakaś sytuacja, że inny dzień jest dniem wolnym,
No to w Polsce się o tym zapomina, bo prezydent nigdy nie korzysta z takiej opcji, ale teoretycznie też byłaby możliwość ustawienia głosowania na inny dzień. No ale wydaje się, że ustawianie głosowania w środku tygodnia, na przykład na 1 listopada Albo na Boże Ciało. albo na Boże Ciało, to nie są opcje, z których po prostu z czysto pragmatycznych względów jakichkolwiek polityk chciałby korzystać. No i dlatego w Polsce, póki nic się nie zmieni, a raczej nie widać żadnych ruchów ani potrzeby, żeby to zmieniać, wybory będą się odbywały w niedzielę. Tak, też mi się wydaje, że to jest kwestia takiego przyzwyczajenia i że po prostu już tak automatycznie, jeśli wyrabiamy sobie ten nawyk chodzenia na wybory, to myślimy o tej niedzieli. Mieliśmy jeden tylko przypadek, kiedy one nie były w niedzielę, nie były tylko w niedzielę, bo były w sobotę i w niedzielę. To Tak. było dwudniowe referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. No ale tak, to już od tych lat mamy gdzieś to zakodowane i przypuszczam, że nawet spora część społeczeństwa może sobie nie zdawać sprawy, że to może być inny dzień niż niedziela, tak naprawdę. Tak, natomiast no, to też jest ciekawa regulacja, jak regulacje referendalne i regulacje wyborcze w Polsce pod względem tego, na kiedy można wyznaczyć termin, różnią się bardzo nieznacznie, wręcz można powiedzieć, że to dla pololistów zajęcie, jak to niewielka jest różnica. Natomiast ta niewielka różnica powoduje, że referendum na 2 dni można rozpisać, a wyborów nie. No tak, no tutaj jest wiele jakichś takich ciekawostek. Może kiedyś wam zbierzemy te ciekawostki i zrobimy takie podsumowanie z różnicami różnych ordynacji. Dajcie nam znać w komentarzach, jeśli ten temat was interesuje. A Tomku, ja ciebie jeszcze chciałam zapytać o frekwencję. Jak to wygląda? Czy wybory do Europarlamentu cieszą się popularnością? Jak to wygląda w Polsce? Jak to wygląda w innych krajach? Czy to kandydowanie cieszy się popularnością? W minionych wyborach do Parlamentu Rzeczpospolitej mieliśmy ten rekord, ponad 70% frekwencji. W niektórych okręgach nawet to było około 80%. No a tutaj, z tego co wiem, to jednak ta frekwencja jest zawsze niższa. To znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, i generalnie to jest trochę cecha krajów naszego regionu, to faktycznie wybory do Parlamentu Europejskiego były traktowane jako właśnie wybory nawet nie drugiej, a trzeciej kategorii, i frekwencja do nich była zdecydowanie najniższa. To znaczy, przez lata w Polsce frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosiła 20 parę procent. Należała do jednych z niższych w Unii Europejskiej i raczej rywalizowaliśmy z naszymi sąsiadami. Są państwa w Unii Europejskiej, które wciąż posiadają przymus wyborczy, czyli obowiązek głosowania, więc w naturalny sposób tam frekwencja sięga 89%. I więc ma tak naprawdę rozstrzał frekwencji w Unii Europejskiej wynosił od 90 do 20 paru procent. Więc jest to gigantyczna przestrzeń. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego, to było blisko 50%, to było poniżej 50%, ale chyba powyżej 45% przebiliśmy z tego co pamiętam. I był to jakby trochę początek tej fali kolejnych wyborów, w których w każdych kolejnych wyborach biliśmy rekordy frekwencji, bo później oczywiście pobiliśmy w parlamentarnych, najpierw prezydenckich, później parlamentarnych. No i wydaje się, że jest jednak pewna szansa, że skoro wybory do Parlamentu Europejskiego zapoczątkowały ten trend tej mobilizacji, no to, że no, nie wiem, czy może 75% nie osiągniemy, ale wydaje mi się, że utrzymanie takiej w miarę wysokiej frekwencji, która będzie zbliżona do tej frekwencji z wyborów parlamentarnych, nie wiem, czy tych, no bo to zależy, czy frekwencja generalnie w Polsce utrzyma się na tym poziomie, czy to był jednorazowy taki wyskok, no ale tendencja do tej pory była cały czas wzrostowa, więc wydaje mi się, że nadzieja na to, że będziemy mieli frekwencję taką zdecydowanie przekraczającą 50% jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest uzasadniona. Tak, jeszcze na pewno pokażą nam to wybory samorządowe, które się odbywają na wiosnę. Tutaj chyba jeszcze nie znamy konkretnych terminów. Tak, tutaj jeszcze władze mają czas na wskazanie konkretnego terminu. Tak więc zobaczymy, pewnie będziemy też informować, jak tutaj to przebiega, bo rzeczywiście najpierw mieliśmy te wybory w 2019, późną wiosną do Europarlamentu, potem jeszcze były parlamentarne w 2019 na jesień, 2020 prezydenckie i od tamtego momentu cały czas gdzieś ta frekwencja jest rosnąca.
na pewno też względem jakby tych konkretnych wyborów, porównując konkretne wybory sprzed poprzedniej kadencji. Także możemy myśleć o tym, że tu również będzie taki skok. Tak, natomiast jak duży, czas pokaże. Czas pokaże. To chyba tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o Parlament Europejski. Tak, wydaje mi się, że powiedzieliśmy Wam wszystko, co najważniejsze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zawsze możecie albo do nas napisać, albo zostawić je w komentarzu. Z pewnością na nie odpowiemy. Dokładnie, także jeśli interesuje Was też tematyka Parlamentu Europejskiego, to dajcie koniecznie znać. Możemy czy to nagrać kolejny odcinek, czy napisać jakiś artykuł o Parlamencie Europejskim, albo na przykład przyjrzeć się wyborom do Parlamentu Europejskiego z perspektywy konkretnych krajów, bo tutaj patrzyliśmy i z perspektywy unijnej, ale przede wszystkim na podstawie Polski, a możemy zrobić też takie odcinki na podstawie innych państw. Także mam nadzieję, że pozostajemy w kontakcie, a żeby w nim pozostać, koniecznie subskrybujcie kanał lub bezpośrednio.